Double Collector, wydawnictwa Rebel. Czy znacie gry z serii Double? My jesteśmy ich ogromnymi miłośniczkami i powiem wam, że nie wiedziałam, że w tym roku Double obchodzi 10-lecie. I z tej okazji powstała ta właśnie gra. Jak możecie zobaczyć, jest dużo większa niż standardowa gra Double. Mamy tutaj w środku bowiem dwie talie kart i one nie są takie zwykłe. Każda z nich jest wyjątkowa. I tak się prezentują talie, które znajdziemy w tej przepięknej puszce. Każda talia ma swoje miejsce, możemy je przekładać, jeśli tylko mamy taką chęć. Może ta ciemniejsza być na dole, jaśniejsza na górze. Zobaczcie, one tutaj mają wycięcie, więc bez problemu te nasze karty wyjmiemy, bez problemu je później schowamy i one są niesamowicie fajne w przechowywaniu. Mimo że puszka jest większa niż standardowej gry Double, to moim zdaniem jest ekstra i bardzo, bardzo, bardzo gorąco wam polecam tę wersję gry. Mamy tutaj dwie talie, jak już wspomniałam, nie takie zwykłe. Tutaj już możemy powoli się domyśleć, w jakim klimacie te karty będą. Tutaj będzie zdecydowanie imprezowy klimat, a tutaj troszkę straszny. Zobaczcie tego zombiaka, jest też pająk, są słodycze. Może najpierw wam pokażę właśnie talię, która jest troszkę przerażająca. No może nie przerażająca, ale z troszkę straszniejszymi symbolami. Jest tutaj nagrobek, jest czapka, jest nietoperz, jest przybysz z kosmosu i od razu wam pokażę, ponieważ w zasadach gry są rozpisane wszystkie symbole, które na kartach znajdziemy. Jeżeli nie wiecie, co to jest za symbol, zawsze możecie sobie tutaj sprawdzić. My oczywiście zupełnie się nie przejmujemy, jeżeli nie znamy nazwy jakiegoś przedmiotu czy też symbolu, no to po prostu dziewczyny pokazują, o co chodzi. Na przykład ta czerwona butelka. Wcale nie trzeba znać tak naprawdę jej fachowej nazwy użytej w zasadach gry. O co chodzi w grze Double? Dzielimy się kartami. Generalnie jest tu dużo różnych minigierek, więc zachęcam was do sięgnięcia po to, co jest dołączone właśnie do gry. Tam sobie przeczytacie o różnych wersjach. My najczęściej gramy tak, że rozdajemy te karty oczywiście porówno. Ja tutaj tak teraz wzięłam dość przypadkowo, ale rozdajemy je sobie porówno i kto pozbędzie się pierwszy kart z ręki, ten wygrywa. Szukamy symbolu, który łączy naszą kartę z kartą na środku i odrzucamy kartę. UFO ludek. Następnie pająk. Następnie mamy tego tutaj gnoma zielonego. Jest szklana kula. Oczywiście w tym samym czasie mój przeciwnik robi to samo. Więc gdy on coś dorzuci, ja na przykład tutaj szukam teraz symbolu, który łączy moje karty. Już widzę tą muchę, już chcę mówić, ale mój przeciwnik mówi wilk. No i w tym momencie muszę zacząć szukać innego symbolu, który łączy następną kartę z moją kartą. Co my tutaj mamy? Ten zielony gnomek tutaj jest. No i tak dalej, i tak dalej. Osoba, która jako pierwsza pozbędzie się kart, wygrywa grę. Możemy na przykład też zagrać, i to też jest wersja, w którą całkiem często gramy, że zabieramy te karty do siebie i wygrywa grę osoba, która będzie tych kart miała najwięcej. Szukamy symbolu. Kalendarz. Dalej. Co my tutaj mamy? Worek. Ta osoba też oczywiście w tym samym czasie próbuje znaleźć symbol i kto pierwszy wypowie, ten zabiera do siebie kartę. Minigier, jak już wspomniałam, jest naprawdę dużo, więc koniecznie przeczytajcie książeczkę, która jest dołączona do Double, bo tam znajdziecie właśnie opisy minigier. No dobra, te karty odłożymy. Mówiłam na początku, że każda talia ma coś wyjątkowego, więc teraz je odłożę na bok, aby one za chwilę mogły wam ujawnić swoją niesamowitą moc, a my się zajmiemy teraz
drugą talią. To są karty w bardzo imprezowym klimacie, no w końcu obchodzimy 10 lat serii Double. Tutaj również dzielimy się tymi kartami, nie będę już ich teraz tutaj porówno rozkładać. Co my tutaj mamy za symbole? Zobaczcie, jest królik w kapeluszu, jest piesek z balonów, są różne stroje imprezowe, są maski, mikrofon, bańki, głośniki, tutaj mamy złote świecące elementy. Na każdej karcie są właśnie takie złote, bardzo piękne, błyszczące elementy i szukamy wspólnych symboli i tak samo w zależności od wersji gry, w którą mamy akurat ochotę zagrać, dobieramy czy wykładamy karty, czy też gramy w jakąś inną minigrę. Znowu Was zachęcam do przeczytania książeczki dołączonej do zestawu. Double jest to gra, która chyba nigdy się nie nudzi. Mamy tutaj tak wiele możliwości zabawy z kartami, że za każdym razem możemy zagrać w coś troszkę innego, a dzięki temu zawsze mamy trochę inne wrażenia z gry. No dobrze, i wróćmy jeszcze na chwilę do talii kart z naszymi tutaj strasznymi potworami, żeby Wam pokazać, jak ona działa, muszę zgasić wszystkie światła. I totalnie nie wiem, czy Wy to teraz zobaczycie. Ja to widzę gołym okiem, ale coś mi się zdaje, że kamera nie za bardzo oddaje to, jak te karty świecą, jak one fosforyzują. No nie za bardzo tutaj w tej kamerze jestem w stanie Wam pokazać, jak one fosforyzują, ale zajrzyjcie na blog, tam zrobię zdjęcie, więc zobaczycie, jak fajnie można nimi grać również w ciemności. Oczywiście wcześniej trzeba wszystkie je rozłożyć karta obok karty, żeby się naświetliły, żeby wciągnęły to światło od lampy i wtedy można nimi grać również w ciemności. Zapraszam Was bardzo serdecznie na blog, w opisie do filmu jest link, tam właśnie będą zdjęcia i będzie też co nieco jeszcze o Double Collector napisane, więc koniecznie zajrzyjcie na blog. A ja jestem bardzo ciekawa, czy graliście kiedyś w którąś z gier z serii Double? Czekam na Wasze komentarze.